Droga S8 na Podlasiu w budowie. Obwodnica Zambrowa już gotowa. Koniec z korkami. Ostrołęka wita kierowców rondem. Węzeł Karczemki, czyli wrota do Gdańska po przebudowie. Takich historii z drogowym happy endem w Polsce jest coraz więcej. W Zambrowie, jak w setkach miast, przez lata mieszkańcy borykali się z natężonym ruchem samochodowym. Droga krajowa nr 8 przebiegała oczywiście przez centrum miasta. Tak było do końca 2012 roku, gdy oddano do użytku obwodnicę miasta. O ile pamiętam, od tego momentu nie było żadnego śmiertelnego ani tragicznego zdarzenia w mieście na przebiegu drogi S8. W ubiegłych latach nie było roku, żeby ktoś nie zginął, ewentualnie ktoś nie był ciężko ranny. Obwodnica Zambrowa to droga o parametrach trasy ekspresowej. Ma ponad 11 km długości. Jej budowa kosztowała 401 milionów złotych. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 278 milionów złotych. W ramach tego kontraktu zostało również przebudowane 4 km drogi krajowej nr 63 z Zambrowa w kierunku na Łomżę. Na obwodnicy mamy dwa węzły, dwa bezkolizyjne skrzyżowania umożliwiające połączenie z ruchem lokalnym i z innymi drogami. Natomiast cała obwodnica to jest również 15 mostów i wiaduktów, 78 przepustów, 8,5 tysiąca metrów kwadratowych ekranów akustycznych. Obwodnica przejęła cały ruch tranzytowy, a warto zaznaczyć, że drogą numer 8 dziennie przejeżdżało przez Zambrów około 15 tysięcy samochodów. Istotnie skrócił się czas podróży między Białymstokiem a Warszawą na przykład, ponieważ w godzinach szczytu można byłoby to porównać, o 15 minut jedziemy teraz krócej. W 2016 roku droga ekspresowa numer 8, której częścią jest obwodnica Zambrowa, na terenie województwa podlaskiego będzie gotowa w całości. Ma 38,5 km długości i status drogi ekspresowej. Obwodnica Trójmiasta to jedna z najważniejszych tras północnej Polski. Szczególnego znaczenia nabiera w sezonie wakacyjnym, gdy tłumy turystów spędzają urlopy w nadmorskich kurortach. Na węźle Karczemki obwodnica krzyżuje się z drogą krajową nr 7, czyli ruchliwą ulicą Kartuską w Gdańsku. Węzeł przeszedł niedawno gruntowną modernizację. Tak naprawdę to zostało wybudowane na nowo. Ze względu na natężenie ruchu, ten węzeł był niezadowalający. Non stop były korki, do tego dochodziły bardzo niebezpieczne sytuacje polegające na tym, że część samochodów, która nie mogła się włączyć w ulicę Kartuską, ulicę miejską, odkładała się na pasie jezdni głównej obwodnicy Trójmiasta. Przebudowany węzeł składa się z 11 wiaduktów, a sama obwodnica została poszerzona w tym miejscu o dodatkowy pas ruchu. Powstały też drogi rozprowadzające ruch. Dzięki temu jest możliwe bardzo szybkie, sprawne przejechanie zarówno od strony lotniska w stronę centrum Gdańska, także w stronę niedalekiej autostrady A1 i dalej kontynuowania swojej podróży w kierunku południa Polski. Rozbudowa węzła Karczemki kosztowała 262 miliony złotych. 174 miliony to pieniądze pozyskane z unijnego dofinansowania. Tak, trzeba przyznać, że w atrakcyjny dla oka sposób wita Ostrołęka kierowców wjeżdżających do miasta drogą krajową nr 61. Jeszcze dwa lata temu było tu zwykłe skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Problem polegał na zakorkowaniu drogi podporządkowanej na wylotową ulicę Krajową. Korki czasami sięgały do długości około pół do kilometra. Wyjazd mógł trwać nawet do pół godziny. Dwa lata temu władze miasta powiedziały dość i przebudowały skrzyżowanie. Dziś widać, że wybrano optymalne rozwiązanie. W zakres inwestycji wchodziła budowa ronda o średnicy zewnętrznej 50 metrów bieżących. Dodatkowo przebudowa ulicy Warszawskiej, drogi krajowej nr 61 o długości 447 metrów bieżących oraz ulicy drogi wojewódzkiej nr 544 w kierunku Przasnysza o długości około 250 metrów. Powstała także nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Wszystko kosztowało prawie 4 miliony złotych. Ponad 3 miliony miasto dostało na ten cel z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.